powódź idzie. Na nazwisko mam Potop, a ten żart jest starszy od ciebie lepiej to. Mamy kolejne okaleczone ciało. Tym razem jest to mężczyzna. Znaków szczególnych brak. Świadków brak. Sekcja wyjawi czas i powód zgonu. Na chwilę obecną uważam, że mógł to być cios tępym narzędziem w lewy bok czaszki. To kolejne ciało w okolicy. Czy policja ma trop? Śledztwo trwa, nie jestem w stanie panu nic powiedzieć. Czy ciało jest oskalpowane? Tak. Coś jeszcze? Dlaczego tak trudną sprawę powierzono kobiecie? Młodszy detektyw Michalina Potop. Tu Norman. Góra suszy mi głowę o te akta. Chcę oddać sprawę komuś innemu, a ciebie przenieść w jakiś spokojniejszy region. Obijałabyś dochodzeniówkę. Nazywaj rzeczy po imieniu. Taki awans to degradacja. Robię wszystko jak należy. Jestem czołowym detektywem. Nie wygląda. Norman, to nie moja wina, że gość jest bezbłędny. Nawet nie mam punktu zaczepienia. Co mam obstawić wszystkie złomowiska w mieście? Czy zrobić listę ludzi, którzy kupowali młotki w okolicy? Oj, będzie granda. Maniurka, nie detektyw. Taki nagłówek ozdobi jutrzejszy dziennik. Policja szuka skalpującego mordercy od ponad miesiąca. Nie ma nawet potencjalnego podejrzanego. Depczą mi po piętach. Norman nie stoi za mną tak jak kiedyś stał. Muszę coś wymyślić, znaleźć brakujący element układanki i mieć to już za sobą. Zapraszam, zapraszam. Płaszczyk. Proszę siadać. Proszę. Ostatniemu klientowi to prawie ucha nie obciąłem. Proszę się wyluzować. Co pani taka poddenerwowana? Jest w pracy, rozumie pan? Rozumiem doskonale. Widzę bardzo pan uporządkowany. Wszystko musi mieć swoje miejsce, no nie? Pan jest stąd? No, przeprowadziłem się 2 miesiące temu. Jak się pan tutaj mieszka? Miasto służy, co? Dziękuję bardzo, pani uprzejma. A jak pani się czuje? Coraz lepiej. To jak strzyżemy? Jak najlepiej. Zakrwawione nożyce, przyciemnione szyby, podejrzane zachowanie. Brak alibi, wszystko zaczyna się układać. Muszę go tylko lepiej poznać. Dzień dobry, panu Potop. Mów mi, Michalina, proszę. Zapraszam. Zdecydowanie. Gołym okiem widać, że gość jest szemrany. Nie trzeba być detektywem, żeby wziąć go za psychopatę. Taka ładna panienka. Tak zupełnie sama mieszka? Nie mam czasu na romanse. Dużo pracuję. A, to niedobrze, niedobrze. Od stresu można włosy stracić. Nie tylko włosy i nie tylko od stresu, ale ma pani znajomego fryzjera? Zawsze można perukę zrobić. Pani się nie przejmuje, zboczenie zawodowe. Napiłbyś się wina? Chętnie. Ja.
Nie mogę się oprzeć. Ma takie śliczne włosy. Masz takie śliczne włosy.